Cześć, pokażę Wam częsty błąd, jaki jest BMW 46 z silnikiem diesla. Mianowicie nie można połączyć się ze sterownikiem silnika. Wywala błędy kanu. Tak, tu mamy sterownik wewnętrzny 24. Połączenie kan. Wtedy jest taka sytuacja, że nie pali nam się czek. Wskazówka temperatury idzie na full i zapala się kontrola trakcji i tutaj kontrolka od klocków. Mianowicie problemem może być sterownik silnika, ale i nie tylko. Może też być problemem ten oto przekaźnik, który znajduje się dokładnie w puszce. Które znajduje się w puszce tutaj przy podszybiu. Odkręcamy te torksy, 4 sztuki, ściągamy pokrywę i tu mamy wpięty, tu jest wpięty przekaźnik, tu mamy sterownik i często właśnie on powoduje te błędy, że nie można się połączyć z sterownikiem silnika, auto nie chce odpalić. To jest przekaźnik od zasilania sterownika silnika. Numery oryginału. To jest już nowy, to jest stary i to numery. Dzięki temu wszystko wróciło do normy. Także jeśli mamy problemy z połączeniem się ze sterownikiem, auto nie chce odpalić, wskazówka idzie na czerwone pole od temperatury, warto pierw wymienić ten przekaźniczek. Dopiero później ewentualnie zająć się sterownikiem silnika.